Dzień dobry, cześć, czołem. Dzisiaj test podkładu. Jak słychać cały czas u mnie, tak sobie z gardłem. Ale robimy test podkładu nowości od Bourjois. Ja przed tą wielką promocją w Rossmanie dostałam taką gigantyczną pakę różnych produktów, które wchodzą w tą promocję. Między innymi znalazł właśnie tam się nowy podkład Bourjois. Dużo dostałam od Was zapytań o test tego podkładu, więc przychodzę i robię, skoro chcecie. On się nazywa Always Fabulous. Kolor, który sobie dobrałam, to jest 125 Ivory i to jest taki ładny, oliwkowy, neutralny odcień. Opakowanie szklane z pompką, bardzo ładne swoją drogą. I mam też korektor. Nazywa się dokładnie tak samo i mam go w kolorze 200 i 100. Jest dość duży przeskok kolorystyczny, nie wiem, czy są inne kolory, zaraz zobaczymy i będziemy te dwa produkty w tym filmie testować. Jeśli chodzi o podkład, to jestem na stronie Bourjois. Kolorów jest 2, 4, 6 i ten mój 125 jest czwartym i jest w tej grupie ciemniejszej, czyli w zasadzie powinniście znaleźć coś jaśniejszego. Co ciekawe, napisane jest tutaj na stronie Bourjois, jeszcze raz przypominam, że on w regularnej cenie w Rossmanie kosztuje aż 72,99 zł, a w Superfarm 34,49. Nie jestem pewna, czy uda mi się go wrzucić jeszcze podczas trwania promocji rossmanowej, natomiast na promocji właśnie on kosztuje tam w granicach 30 kilku złotych. Pojemność 30 ml, SPF 20 i to jest specjalnie opracowana technologia Stay in Place, pozwala utrzymać pigment w miejscu aplikacji. I to tyle. Tylko długotrwały podkład zapewniający 24-godzinną ochronę. Sprawia, że skóra staje się miękka i nawilżona oraz zapewnia jej wyjątkowy komfort. Nakładać palcami lub gąbką, ja nałożę pędzlem. A jeszcze jest tu opis, że jest to podkład odporny na wszelkie warunki, zapewnia idealne krycie, aksamitne, półmatowe wykończenie, doskonałą trwałość aż do 24 godzin, wzbogacone składniki pielęgnacyjne, filtr SPF. Dobra, i to by było tyle. Natomiast jeśli chodzi o korektor, od razu sobie przeczytajmy. Tak, są tylko te dwa kolory, 100 i 200. I znowu cena w Rossmanie to jest 62,99, a w Superfarm 29,50. Aksamitne wykończenie pozwala subtelnie zatuszować niedoskonałości. Chroni skórę. Kremowy, delikatny, długotrwały, subtelny efekt, pełne krycie, aksamitne wykończenie. I napisane jest, że on jest właśnie i do skóry pod oczami, i do niedoskonałości, więc zaraz zobaczymy. Dobra, zamykam tutaj te opisy, bo to nam na razie do niczego nie jest potrzebne. Zacznijmy od aplikacji podkładu i gdzieś tu miałam gąbkę. Tutaj mam gąbkę jeszcze, bo rano jak wychodziłam z domu, w sensie wcześniej, bo cały czas jest rano, jest 9, to nakładałam odrobinę korektora pod oczy, także mam gąbkę, nią rozprowadzę korektor. Na buzi w tej chwili mam Coco Prime Shimmering Face Fluid i to jest, słuchajcie, taka baza, bazokrem, tak bym to nazwała. Bardzo lubię to stosować pod podkład. Dobra, jedźmy z tym podkładem. Nałożę go na pędzel T101. Bardzo ładnie, świeżo pachnie, jak większość w zasadzie podkładów od Bourjois. Jest taki normalny, ani gęsty, ani rzadki. Bardzo szybko się rozprowadza. I ma naprawdę piękny kolor, powiem Wam. W ogóle ten, który ja wybrałam, ten mam na myśli. Czyli 125, jest taki, widzicie, przyjemnie właśnie oliwkowy, bardzo naturalny. Krycie powiedziałabym, że ma takie porządnie średnie. Bardzo mi się ten zapach podoba, jest taki kwiatowy. Jeśli czasem Wam się zdarza przy nakładaniu pędzlem, że zostają Wam smugi, bo wiem, że sporo osób, które nie używają pędzli do podkładu, bo uważają, że zostają im smugi, to po prostu Wy za mocno trzecie i na sam koniec aplikacji spróbujcie jeszcze, wiecie, tak powklepywać pędzelkiem i te smugi poginą. Powiem Wam tak, z daleka jak patrzę na siebie tak na metr w lustrze i w podgląd, to widzę ładnie rozświetloną cerę, taką naprawdę świetlistą do lekkiego przypudrowania. Ale z bliska, kurde, no tak nie wiem, czy jestem przekonana do tej sytuacji. Tak widzę, że jak gdzieś tu niedokładnie go szybko rozprowadziłam przy brodzie, no to on się już ciastkuje. To jest dość dziwne zjawisko, muszę Wam powiedzieć. Tu widzę, że już zastyka. Nie wiem, słuchajcie, coś dziwnego się dzieje, ale nie zapeszam, jedźmy z tym korektorem. Wezmę ten jaśniejszy 100. Niech zobaczę. O, widzicie, on jest jasny, ale też nie jest jakiś ekstremalnie jasny. Natomiast ten drugi 200 nałożę tu.
O, widzicie, jest spora różnica między kolorami. Ten jest taki żółto-beżowy, a ten jest no jasny, bardzo jasny przy tym właśnie drugim korektorze. Konsystencję ma bardzo lekką, dzięki czemu super się rozprowadza. Natomiast no nie widzę, żeby on jakoś mi tutaj spektakularnie coś zakrył. Zobaczę z bliska, jak tam pod oczkiem. Słuchajcie, bardzo ładnie się łączy z tym podkładem ten korektor i powiem Wam tak, że jeżeli ktoś lubi lekkie wykończenie pod okiem i lekkie krycie, nie całkowite, nie wiem jeszcze jak będzie później, czy on będzie wyglądał sucho czy nie sucho, to myślę, że on jest spoko ten korektor. Jeżeli ktoś tak jak ja lubi bardzo mocne krycie pod okiem i to, żeby w ogóle ta okolica tutaj była bardzo rozjaśniona, no to to nie jest mocny korektor, bo widać takie szare przebicia. Ja dołożę jeszcze trochę tu i zobaczę, czy on w jakikolwiek sposób da się budować, bo tu mi nawet te sine takie żyłki, co mam, przebijają, a to akurat mi się tak do końca nie podoba. Zaraz zobaczymy, czy się da dołożyć. Jest też taki, jak go się rozprowadza, lepki, co akurat przy korektorach pod oko jest plusem, bo to znaczy, że one będą siedzieć w miejscu. No, chyba odrobinę można go budować. Trochę mnie martwi ten dzisiejszy test, bo jestem po prostu tak zasmarkana, że żebym sama na siebie nie przeklinała w ciągu dnia, że wiecie, bym miała ciągle dziurę, to wtedy co to za test? No ale zobaczymy. Inglot numer 403 i tymczasem, skoro wiemy, co się wydarzyło, ja sobie wskakuję w jakiś fajny tutorial. Tutorial albo może test jakiejś palety zrobię i wrócę do Was później, powiem Wam, jak się konturowało, czy wchodziło coś w zmarszczki, czy się coś złego dzieje. Na razie odrobinę tutaj tak zastyga i jakby odrobinę wchodzi, ale nie ma jakiejś też tragedii. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać później z pudrem, także do zobaczenia za chwilę. Skończyłam nakładać makijaż. Nagrałam jeszcze jeden fajny film pogadunkowy i przychodzę do Was podsumować, co się dzieje z podkładem i ucieknę w wir dnia, żeby przyjść do Was wieczorem. Słuchajcie, on... On jest dość matowy, wbrew pozorom. Mimo tego, że nie miał być bardzo matowy, to przy mojej suchej cerze, mimo że ja nałożyłam pod niego bazę nawilżającą, to on jest dość matowy. I to jest też widać już tutaj na środku czoła, że on już tutaj wszedł w zmarszczki mimiczne. Tu już dawno nie widziana zmarszczka mimiczna lwia, o tutaj się pojawia. Tutaj się świeci rozświetlacz. Niestety też wszedł mi już tu w zmarszczkę mimiczną i tak nie za dobrze to wszystko wygląda tutaj, gdzie jest moje przebarwienie. Tak, to jest też moja wina, bo ja dmucham nos i będę dzisiaj cały dzień smarkać, bo po prostu jestem chora jak pierun. Natomiast no nie wygląda to zbyt dobrze i on gdzieś tutaj, gdzie są właśnie jakieś suche skórki czy zakamarki cery, to niestety on sobie mu się tam przykleja i świetnie się w tych miejscach czuje. Także na razie tak sobie. Zaskakująco dobrze dla mnie wygląda korektor pod oczami. Bardzo mocno odbija światło i to mi się bardzo podoba. To jest jakiś taki takie zaskakujące dla mnie, bo po tym, że on był taki dość lekki, nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie w całym makijażu wyglądał. Także dobra, zobaczymy się wieczorem. Na razie jest tak, wiecie, taksa. Nie jest źle, ale nie jest też genialnie. Zobaczymy się później. Dzień dobry, cześć i czołem. Godzina jest, słuchajcie, 18 dopiero, a jednocześnie to już jest już 9 godzin od aplikacji podkładu i korektora i naprawdę postanowiłam, że zignoruję moje usta w tej części filmu, że nic Wam nie powiem. Ale to jest taki absolutnie genialny, piękny, cudowny sztos, że tak jak pół godziny temu po prostu umierałam, bo jestem coraz bardziej chora znowu, tak jak patrzę na to teraz, to po prostu... Ja jestem w niebie. To jest szminka i konturówka. Ja pierdzielę, ideał po prostu, jest zakochana. Także tak, trzymajmy kciuki, żeby jak najszybciej się pojawiły szminki w ofercie Glam Shopu. Będzie więcej kolorów, mam przygotowane. Och, nie chciałam o tym mówić, ale no widzicie, jak się cieszę, no sama mi się gęba śmieje, nie mogę aż. Podkład. Słuchajcie, jak go nałożyłam,
To widziałeś, że tak generalnie nie byłam zbyt zachwycona. Oczywiście teraz, jak ja muszę nagrać podsumowanie, to dziecię zechciało się umrzeć na cały dom. Nie byłam zbyt zachwycona, bo był dość matowy, ale zobaczcie, jaką pięknie mat utrzymuje do teraz. Także cóż, może nie dla cery suchej, może nie dla osób, które tego matu nie chcą. Nie mogę się skupić na tym, co mówię. Wiecie, przez to, że widzę te usta. Może bardziej dla cer mieszanych, albo dla fanek po prostu takiego wykończenia. Niemniej podkład w ogóle nie był dzisiaj poprawiany. Korektor pod okiem też nie. Tu widzę jakąś taką dziwną dziurę, słuchajcie, która mi się zrobiła już po aplikacji. I jak patrzę z bliska, to widzę, że on jest suchy w tym miejscu. Tu gdzieś na brodzie się troszkę zebrał. Tak wiecie, z bardzo bliska robi takie placki. O! Gdzie to tutaj na przykład? No to nie jest takie do końca normalne i fajne. Niemniej makijaż utrzymał się przepięknie. Jeśli chodzi o tą plamę, to jest z tuszu do rzęs z Paese. Niestety, no jakoś mi tusze ostatnio nie sprzyjają. Niemniej, dla kogo to jest, słuchajcie, podkład? Korektor jest zaskakująco dobry. Mówię o tym dlatego, że widziałyście, że kręciłam nosem, że słabo kryję. Natomiast muszę się skupić na tym. Po prostu tak mi się to kombo na ustach podoba. To jest tak cudowne, piękne, że już nawet mi się nie marzy powiększenie ust, jak na to patrzę. Chyba po prostu przerzucę się z fanatyzmu cieni i oczu na usta. Dobra, bo znowu ktoś mnie tutaj pojedzie, że ja w ogóle tylko o jednym ciągle, a nie tutaj o innych markach i w ogóle, ale ja jestem taka szczęśliwa, jak coś takiego do mnie przychodzi, że to tak aż mi wychodzi uszami, nozdrzem i wszystkim. Co to ja tu? Korektor przepięknie odbija światło, to mu trzeba przyznać i nie zebrał się nigdzie w jakieś większe zmarszczki mimiczne pod okiem, nie wygląda to jakoś tragicznie w tej chwili. Jeżeli chodzi o podkład, moim zdaniem dla fanek matowego wykończenia, dla cer mieszanych, tłustych, dla suchych też, bo zwróćcie uwagę, że ja się nie świecę, czyli on nie jest aż tak matujący, żeby powodował świecenie suchej cery, przynajmniej nie po tych 9 godzinach. Napisane jest tutaj, że on jest full coverage foundation. Nie, no full coverage to on nie jest, natomiast jest bardzo długotrwały, to jest na pewno jego plus. Piękne opakowanie, ładne, matowe wykończenie, długotrwałe na pewno. Także uważam, że tak, jest to ciekawa propozycja drogeryjna, tym bardziej w tej cenie około 30 zł, bo zakładam, że ta cena 70 plus to jest, wiecie, zdecydowanie do obniżenia, czyli możecie go kupić w cenach takich około 30 kilku złotych. Także super. Jest to w ogóle taka ciekawa, nowa propozycja w szafie Bourjois. Bo nie wiem czy Wam, ale mi Bourjois zawsze się kojarzy z takimi lekkimi, bardzo nawilżającymi produktami, świetlistymi, które może nie są ekstremalnie trwałe, ale wiecie, są takie świetliste. A tutaj mamy coś bardziej matowego i nie kojarzę, żeby oni mieli inny produkt taki, no co najmniej równie matowy. Dobra, ja idę, bo nie mogę się po prostu coś gapię na te swoje wary. Idę, mam imbir z miodem i z cytryną, mam nowe lekarstwa, także trzymajcie kciuki, żeby mi w końcu przeszło, bo ja już po prostu już nie mam siły do tej choroby. Buziaczki.